sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, to druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. W studiu przypominam Tomasz Sokołowski, nasz stały ekspert oraz nasz dzisiejszy gość Marek Saganowski. A w tej części wrócimy jeszcze do piątej kolejki Ekstraklasy, ale zacznijmy, proponuję, od europejskich pucharów, bo wczoraj w akcji Iraków Częstochowa i Lech Poznań, to już ostatnia runda eliminacji Ligi Konferencji, na trudniejszego rywala teoretycznie trafił Raków. Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko. Tymczasem częstochowianie wygrali u siebie ze Slawią Praga 2-1. I co? No i czujemy niedosyt chyba, Marku, bo tych goli mogło być więcej. Jak oceniasz w ogóle występ Rakowa w tym meczu? Nie, no, tak jak chyba wszyscy jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Aczkolwiek powinniśmy... Ja nie jestem zaskoczony. To właśnie chciałem dokończyć. Powinniśmy być do tego przyzwyczajeni, że Raków jednak swoją dyscypliną taktyczną, tym co robi trener Papszun, no jest zespołem naprawdę na takim bardzo wysokim poziomie, gdzie ten poziom mocno nie spada w dół i nie możemy się spodziewać, raczej trener Papszun nie dopuściłby do tego, żeby ten zespół gdzieś miał jakąś słabszy moment w graniu. W końcówce uważam, że szkoda, że nie padła przynajmniej jeszcze jedna bramka, bo były tam dwie, trzy sytuacje, gdzie mogli to zakończyć. Bo nie ulega wątpliwości, że w Pradze nie będzie tak łatwo. Myślę, że tam będzie zdecydowanie ciężej niż u siebie. Tak, Marek Papszun też wściekły na sędziów, że nie zauważyli dwóch sytuacji, po których mogły być rzuty karne. Tomek, to o czym wspomniał Marek, bo też zastanawiałem się nad tym, czy po tym, co zobaczyliśmy w tym pierwszym meczu, no Slawia nie sprawiała wrażenia ekipy, przed którą jakoś specjalnie trzeba było czuć respekt, umówmy się, mówię o przesadnym jakimś respekcie. Pytanie, czy Raków będzie kontynuować tę grę na wyjeździe, czy to już będzie kompletnie inne spotkanie, w sensie dużo trudniejsze? No na pewno będą zdyscyplinowani jako cały zespół, że nie dopuszczą, aczkolwiek no Slawia, no gdzieś tam może momenty zagrożenia były. Bramka, jak to my mówimy, centrostrzał, to też na to możesz być przygotowany i nie, i możesz mieć troszeczkę szczęścia, i tu w tym momencie Raków nie miał, ale to, co zrobił, to szybko odpowiedział i zamknął to. Ale do 30 minuty, czy może troszkę mniej, 25 minut, to Slawia taka była pewniejsza siebie, nawet grając na wyjeździe. Raków był troszeczkę cofnięty, a dopiero bramka, indywidualna akcja Ivi Lopeza, no, który wybija się ponad przeciętność i zespołu, i naszej ekstraklasy, no, powodowało to, że wtedy Raków zmienił się o 180 stopni. Zamienili się, jakby zespołami się zamieniło. Także to pokazuje też, że Raków, no, jeżeli zagra troszeczkę odważniej, ale nie tak jakoś brawurowo, ale odważniej zagra na wyjeździe, bo ja do czego zmierzam, bo to są, wielokrotnie z Markiem graliśmy takie dwumecze z takimi zespołami, można powiedzieć, wyrównane, albo one ciut lepsze. I jeżeli ty nie wykorzystałeś, tak jak w tym pierwszym meczu, czyli u siebie, tych sytuacji, co Marek wspominał, to może w tym drugim meczu nie mieć tych sytuacji i później będziesz sobie, jak to się mówimy, no narzekał, jak to... czegoś nam zabrakło i właśnie ten moment, może to był właśnie w Rakowie, że te sytuacje były i trzeba było tego rywala, jak to się mówi, w tym pierwszym meczu na tyle wypunktować, żebyś ty mógł, no, spokojnie jechać na wyjazd. A tu mecz taka, jedna bramka, doprowadzasz do remisu, już nie ma tych wyjazdowych bramek i tak dalej. I tu może być, i ty musisz zagrać, można powiedzieć, Raków musi zagrać w ofensywie zdecydowanie lepiej, jeżeli chce myśleć o zwycięstwie i na pewno ja nie ulegam wątpliwości. Musisz strzelić bramkę, bo to liczyć na to, że będziesz grał i trzymał wynik na remis, to może być trudne. Tak, Ivi Lopez, wspomniałeś, Tomek. No myśl takiego piłkarza w składzie to jak mieć smoka w grze o tron, można powiedzieć. Faktycznie wyrasta ponad tę ligę? Nie, no zdecydowanie, no ale myślę, że jeżeli chcemy zawojować Ligę Konferencji, czy być na poziomie pewnych zespołów w Europie, to takich zawodników musimy mieć. Musimy mieć takiego zawodnika, który właśnie w tym takim ciężkim momencie, to co Tomek powiedział, jest w stanie wziąć na siebie ciężar gry i strzelić bramkę, która daje troszeczkę więcej powiewu, takiej radości w graniu Rakowowi.
Kraków pierwsze 30 minut faktycznie troszeczkę za dużo, z za dużym respektem do tej Slavii Praga podszedł, ale wydaje mi się, że tam jest... Też był plan, może taki Możliwe, na tyle inteligentny sztab szkoleniowy i ta drużyna z meczu na mecz się coraz bardziej rozwija, szczególnie w pucharach europejskich, że już w Pradze już będą inaczej grali. Bardzo byśmy chcieli zobaczyć Raków w fazie grupowej. Do Iwi Lopeza jeszcze ktoś w ofensywie, jeszcze ktoś dołoży liczby, tak? Bo tutaj... Został ściągnięty Nowak, który też już w drugim meczu, czy w pierwszym meczu strzelił ligowym bramkę. Myślę, że kilku zawodników tam spokojnie będzie mogło pomóc, ale z drugiej strony Raków z tą jedną gwiazdą bardzo dobrze wygląda. Ja też bym tutaj tego nie chciał, nie uważam, żeby tu powinniśmy coś zmieniać. Oczywiście znaczy, mi tam napastnika, wydaje mi się, że jeżeli by Tomasz Perchart, bo tak się o tym mówiło, gdyby doszedł do tego zespołu, to Raków był naprawdę bardzo mocny. Ale czy tu musi liczyć Gutkowski? No Marek, troszeczkę innego pokroju są oni. Na przykład Gutkowski, no wiadomo, dynamika też, tak? To też gdzieś wykorzystują, tak? To jest bardzo dobry zawodnik, bardzo dobrze pracujący w defensywie. No ale te liczby, jeśli chodzi o bramki, nie są takie rewelacyjne. Myślę, że Tomasz jest w stanie zagwarantować przynajmniej w Lidze Polskiej przy tak ofensywnie grającym zespole przynajmniej z 20 bramek. Wiem, że Marek Paprząt bardzo, bardzo chciał go u siebie. Kończymy temat Rakowa Częstochowa. No bardzo byśmy chcieli zobaczyć go w fazie grupowej, bo przywraca wiarę w polskie kluby w europejskich pucharach i faktycznie Raków chce się oglądać. Nie tylko atrakcyjnie gra, ale też skutecznie. W ostatnim czasie taki mały fenomen na polskim rynku. Lech Poznań, druga ekipa w europejskich pucharach z Polski. No w sumie nie wiedzieliśmy, czego się po nim spodziewa. Z jednej strony rywal słabszy niż Slavia Praga z Luksemburga. Z drugiej strony po ostatnich meczach Lecha trudno było powiedzieć, w jakiej formie będą w czwartek. Skończyło się 2-0 z Didlonsz. No i czy tak to wyglądało, Marek, jak się spodziewałeś? Czy ta dominacja, której się spodziewaliśmy, no może kto się spodziewał, to się spodziewał, faktycznie była taka, jak sądziłeś? Nie, no, dominacji tam żadnej nie widziałem. Może były takie fragmenty, gdzie Lech faktycznie lepiej wyglądał niż Dudelange. Ale widać wśród zawodników nerwowość, brak pewności siebie. To, co cechowało w poprzednim sezonie za trenera Skorze Lech Poznań, to właśnie była ta pewność siebie, że oni grali, wiedzieli, że wcześniej czy później, mnie oni trochę przypominali taki zespół niemiecki, który idzie taki walec, że oni grają spokojnie, nawet jak przegrywali z polotem, ale nawet jak przegrywali, szli, wiedzieli, że za moment, za 10, za 15 minut strzelą bramki. Teraz tego kompletnie nie widać. Zobaczmy, wczoraj schodzi Amaral w 60 którejś minucie schodzi i jest załamany, ale on bardziej zdaje sobie z tego sprawę, że to nie wygląda tak, jak wyglądało wcześniej. Jeśli chodzi o wynik, Lech zrobił to, co miał zrobić, wygrał 2-0. Myślę, że w Luksemburgu będzie spokojniej grał niż Poznań. Tak, miejmy nadzieję, że Lech nie pojedzie na wyjazd, żeby tego wyniku bronić, Tomek. No na pewno nie, tylko właśnie to, co Marek powiedział, że oni bodajże już wczoraj, jak słuchałem teraz, nie wiem, bodajże 10 czy 12 mecz już grają. I to też pokazuje to, że dalej ta drużyna nie jest sobą z poprzedniego. No, ale też nie ma... Możemy porównywać, możemy nie porównywać, ale no, jeżeli czy Isak, czy Amarali, cała drużyna, którzy mają największy wpływ na to, jak ta drużyna ma grać i oni no, są jakby cieniem tego, co, to od kogo mamy tak naprawdę oczekiwać w tym Lechu, że będzie no, wiodącą postacią i chyba bodajże tutaj Bartek Salamon powiedział to bodajże w wywiadzie, że trener Skorza był takim... Był naszym liderem. Był liderem. I to też chyba to obrazuje. I mi się wydaje, że każdy trener, który ma wpływ na drużynę taką, no właśnie jego brak jest największą stratą dla Lecha. Że teraz pod wodzą nowego i Poznania się... Na ile ta drużyna jest pod względem fizycznym dobrze przygotowana tutaj... Czy tylko właśnie ta mentalna sprawa, że ta drużyna nie może wejść na taki poziom, do którego przyzwyczaiła nas. Mimo braku Kamińskiego czy Kownackiego, tak?
tutaj ja nie wiem, gdzie tak naprawdę jest leży problem, bo żeby się od kogoś czegoś dowiedzieć, no to tam jest twierdza. Zgadzam się, że mental tutaj odgrywa piekielnie ważną rolę, też Marek o tym wspomniał. Czuć to napięcie, to, że na barkach tych piłkarzy spoczywa oczekiwanie całego Poznania. Jak padła pierwsza bramka wczoraj, to ogromny huk spadającego chyba kamienia z serca, z barków piłkarzy z Poznania. No zobaczymy, jak będzie w rewanżu. No, mam nadzieję, jak powiedziałem, tak, że nie pojadę tego wyniku bronić, tylko coś więcej jeszcze ustrzelić. A propos tego, co się dzieje z Lechem. No widzimy, co wyprawiają w lidze. Wiemy, że odszedł Maciej Skorża, trzeba było szukać nowego trenera. No ale sytuacja jest taka, że ta drużyna w parę tygodni właściwie przestała być drużyną. Ktoś mógł nawet powiedzieć, że niektórzy piłkarze zapomnieli, jak się w piłkę gra. Jak do tego doszło w tak krótkim czasie? Rozsypało się to wszystko. No rozsypało się jaka chyba... Jaka wina trenera na przykład? Rozsypało się chyba właśnie w momencie, kiedy okazało się, że trener Maciej Skorża musi zrezygnować z pracy w Lechu. Gdzieś ta koncentracja, to skupienie tych zawodników zdecydowanie opadło. Przyszedł trener, który no, tak troszeczkę słabo wypowiada się, że on nie wiedział o tym, że polska ekstraklasa bazuje tak, przede wszystkim bazuje na fizyce. No, na razie ciężko to idzie, ale tak jak powiedziałem przed paroma minutami, myślę, że trzeba dać trochę szansy. Ten zespół, znaczy ten trener musi poznać ligę, musi poznać zdecydowanie szybciej tych zawodników i Lech wcześniej czy później wydaje mi się, że odpali. No, największą katastrofą byłoby, gdyby odpadł za tydzień w meczu w Luksemburgu, no ale wydaje mi się, że raczej po tej wygranej jest teraz liga, gdzie można jeszcze bardziej poprawić swoje aspekty taktyczne do tego, żeby się przygotować do meczów rewanżowego. Tak, Lech swoje spotkanie przełożył na dalszy czas, Raków też, także pełna koncentracja na tym rewanżu. Pełny mikrocyk na przygotowanie, na zregenerowanie się. To Tomek, co ty o tym sądzisz? No, Marek uważa, że Lech w końcu zaskoczy. Zastanawiam się nad tym, czy nawet gdyby udało się awansować do fazy grupowej, powiedzmy, że mógłby to być dla Lecha jakiś taki przełom i taki pozytywny bodziec. Pytanie, czy po tym wszystkim, co się wydarzyło, co się dzieje, czy jak daleko może wspólnie panowie piłkarze z tym trenerem będą podróżować? Prędzej bym powiedział, że będą podwójne ciężary. Bo to później 6 meczów dochodzi, później 2 mecze zaległe, to już jest 8 spotkań, które muszą dodatkowo rozegrać. Bardziej mi, patrząc na ten obraz, co teraz mamy, na tym bym się skupił, że bardziej mi jest prędzej, że będzie zmiana trenera, że oni nie będą w stanie się zmienić, bo to jest, jeżeli po tylu spotkaniach mamy i ta drużyna dalej się nie zmienia, czy na czymś trzeba bazować, że to nastąpi? Ja mi się wydaje, że bardziej bym był przekonany, że raczej tutaj nie będzie jakiegoś przełomu, tylko muszą zdobywać nawet takim graniem, jak teraz grają w pucharach, że przechodzą te drużyny, ale wiemy, że w lidze nie ma takich słabych drużyn, które by ci tak były pokroju właśnie Dudelan, że no, czy właśnie drużyny z Islandii, Vikingura, że są takie słabe, nie ma. I tutaj będzie problem, żeby tu Lech wygrzebał się z tych tarapatów, gdzie Legia przegrała 17 spotkań w poprzednim sezonie. Żeby się nie skończyło tak samo. Takim Marek, kryzysem. Może się tak skończyć, tylko że te 17 spotkań, które przegrasz, może ci nie zapewnić, że ty zostaniesz, bo dojdą do remisy i ty możesz się okazać, że w Legii zmieniono trenera, ale zatrudniono takiego, który znał zespół i wygrzebał, bo to też nie jest proste, że Vuko wchodzi i da radę. Nie ma tego. I tutaj może być problem dla Lecha, ale na tym etapie, no właśnie patrzymy na tę ilość spotkań, które zegrali i bardziej bym był skłonny, że tu Lech będzie miał ogromne ciężary, patrząc na to, że ta gra się nie zmienia. Aczkolwiek możemy te 45 minut ze Śląskiem troszeczkę takiego polotu, aczkolwiek to nie przyniosło. To moim zdaniem o co teraz w tej chwili chodzi, zresztą to pokazuje przekładanie meczy tych drużyn. Chodzi o to, żeby awansować do Ligi Konferencji i
wydaje mi się, że wtedy troszeczkę zejdzie ciśnienia z tego zespołu. Oczywiście później przyjdą mecze ligowe i tam też będzie trzeba wygrywać, bo będą za moment będziesz rozliczany też przez pryzmat ekstraklasy. Ale najważniejsze w tej chwili dla Lecha jest wejście do Ligi Konferencji. Mhm. Zastanawiam się tylko, no tak, Lech awansuje do fazy grupowej. Tam jak nie pewnie... wejdzie i przegra, przepraszam, że ci jeszcze przerwałem, ale jak nie wejdzie i będzie następny remis w Poznaniu w Ekstraklasie, no to wtedy będzie katastrofa. Ale nawet jak wejdzie, to celem, rozumiem, nie jest tylko samo wejście, tylko żeby w tej Lidze Konferencji się dobrze zaprezentować, bo jeśli to będzie polegało na tym, że Lech będzie tam dostawał, kolokwialnie mówiąc, bęcki, no to kibice będą coraz bardziej wściekli. Do tego dojdzie granie co kilka dni, granie na kilku frontach. I tak sobie, wiecie co, myślę, że padło jakieś takie pytanie na Twitterze po tych ostatnich meczach, poprzedniej rundzie. Zastanawiam się, czy w polskich klubach ktoś myśli, po co nam te puchary właściwie? Normalnie, kiedy wszystko działa jak trzeba, puchary to co? To jest okazja, żeby dobrze się zaprezentować w Europie, zarobić sporo pieniędzy, wypromować piłkarzy, wypromować klub, ściągnąć więcej kibiców na trybuny. Lech przecież ma wielki stadion. Tymczasem, oprócz Rakowa, no to same kłopoty. Kryzys, jakiś kompletny dramat, kibice wściekli. No po co nam te puchary w takim razie? Wygląda to tak, że na początku, jak jest mistrzostwo, czy ktoś awansuje do tych pucharów, wydaje się tak, od razu jest liczenie, ile my zarobimy. Znaczy euforia jest. Euforia i liczenie, ile my zarobimy, że to jest pierwszy punkt, że będą pieniądze z tego. Tylko nikt sobie nie zdaje sprawy, że do tych pucharów trzeba się przygotować. W te puchary trzeba zainwestować, żeby coś wyciągnąć z tych pieniędzy, które UEFA proponuje. I Raków to robi. Raków nie zmienia składu, Raków jest stabilny, do tego dodaje jeszcze dwóch, trzech zawodników, którzy mogą coś więcej zrobić, ma doświadczonych zawodników. Nie uciekają tam najlepsi zawodnicy, tak jak Ivi Lopez. Teoretycznie w większości klubów byłoby tak. Ivi Lopez zostaje najlepszym zawodnikiem w polskiej ekstraklasie, strzeli kilka bramek. Jak nie wejdziemy do Ligi Europy albo do Ligi Konferencji, to co? To Ivi Lopez już ma przygotowany kontrakt, żeby odejść. W Rakowie tego nie ma, dlatego ta stabilizacja, tak poukładany klub, tak poukładany zespół, non-stop się rozwija. Ja jeszcze pamiętam świeże czasy, że kiedy polska drużyna znowu nie awansowała do fazy grupowej Ligi Mistrzów, to chociaż narzekaliśmy, kurczę, znowu się nie udało, może za rok, może tym razem, teraz już właściwie na starcie sezonu zakładamy, że Liga Mistrzów i tak nie jest dla nas, my celujemy, nie wiem, fazę grupową Ligi Europy czy Ligi Konferencji, już na starcie sami też spisujemy się na straty. No cóż, pozostaje liczyć, że to się kiedyś zmieni, ale daleka chyba droga przed nami, bo przepaść zrobiła się duża. Porozmawiamy, panowie, jeszcze o Legii, ale zanim, to bardzo jeszcze ważne ogłoszenie, bo jesteśmy państwu winni. Wyniki naszego plebiscytu Radia dla Ciebie na sportowca miesiąca na Mazowszu. Nominowana była Tamara Czumer-Iwin, zawodniczka Legii Warszawa, reprezentantka w rugby siedmioosobowym, Magdalena Pawłowska, nasza szpadzistka, zawodniczka AZS AWF Warszawa oraz Monika Witkowska, himalaistka. Otóż już mogę z czystym sumieniem i oficjalnie ogłosić, że zwycięzczynią w lipcu została Tamara Czumer-Iwin, która pokonała dwie inne panie, więc serdeczne gratulacje dla zwycięzczyni. No i szczegółów szukajcie państwo na stronie rdc.pl i już niedługo zaprosimy do głosowania na najlepszego sportowca sierpnia na Mazowszu. Przechodzimy do naszego krajowego piłkarskiego podwórka. Legia Warszawa, dziś 20:30, mecz z Górnikiem Zabrze. Tydzień temu mówiliśmy o klasyku z Widzewem, no ale jeśli mówić o klasyku, to bardziej chyba z takim klubem jak Górnik Zabrze, gdzie historia jest bardziej taka przepastna, bym powiedział. Pytanie, jak do tego podchodzimy dziś? Czy to już nie jest taki wyblakły, Marek, klasyk i no, musielibyśmy bardzo sięgać głęboko w historię futbolu?
żeby się tak specjalnie emocjonować. O ile Legia jednak jest dalej na topie, no Górnik jest takim w tej chwili klubem czy zespołem od kilku lat takim średniakiem ekstraklasy, tak? Tak więc no, ten klasyk jest, ale to bardziej ten klasyk pamiętają. Nie wiem, czy ja taki klasyk pamiętam. Starzy górale. Starsi górale, tak, tak, tak więc, no ale tak czy inaczej, spotykają się dwie ogromne firmy, na pewno to będzie fajny mecz, uważam, że rzeczywiście Legia jest tutaj zdecydowanym faworytem, bo można psocić troszeczkę na Legię, że jeszcze to nie to, że gdzieś tam jakieś problemy, tylko jakbyśmy popatrzyli, Legia tak naprawdę ma 3 zwycięstwa, 1 remis, 1 przegraną na Krakowi, tak więc to też nie jest jakiś zły wynik trenera, który przyszedł na początek. No i zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak te kłopoty w ofensywie były widoczne, szczególnie na początku sezonu. Nie będziemy przesadnie się rozwodzić nad tym meczem, ponieważ chciałem, żebyśmy więcej czasu poświęcili na najnowszy transfer na Łazienkowską. Media awizują jako hit transferowy, Carlitos wraca. Pytanie, co ma więcej dać niż ostatnio, kiedy przy Łazienkowskiej grał? No właśnie, chyba wszyscy są zaskoczeni tym transferem, że do niego doszło, patrząc, że kasa pusta, że też do media donoszą, że Carlitos też do tego transferu dopłacił, tak? I teraz jeszcze, że jest jeszcze w lepszej formie niż był, bo teraz jest, można powiedzieć, w sezonie, także przygotowany musi być i może dobrze, że go tutaj Grecy lepiej może go przygotowali. No i zobaczymy, na ile będzie pomocny, gdzie tu trener będzie go widział. Mi się wydaje, że to takie będą, czy to będzie Mucci, czy to będzie Kapustka, że to Legia nie ma takiej typowej dziewiątki i Carlitos też nie będzie tego spełniał, że to będą grali na takie 20 i takie jeszcze dojdzie Joshua, no to kurczę, taki tercet, który będzie sobie klepał, to powiem ci, Arek, jeżeli to będzie grało, jeżeli dojdzie to, że nie będzie urazów, mówiąc ile Johansson może dać, nawet po tej akcji, co zrobił i jak ją wykończył w ostatnim spotkaniu, no to już to jest optymistyczne. I jak ta pewność dojdzie poprzez zwycięstwa, no to mówiąc, patrząc na tą Legię i patrząc na te problemy wcześniejsze, może będzie można o nich może zapomnieć. Dobre zdanie można usłyszeć o Carlitosie, pytając greckich dziennikarzy, jak tam mu się wiodło ostatnio. Też z Łazienkowskiej płyną dobre informacje a propos jego przygotowania do gry. Pytanie do ciebie, Marku, czy Carlitos to jest duże wzmocnienie w obecnej sytuacji? Na pewno gwarancja kilkunastu bramek w lidze. To myślę, że tego nie stracił i w lidze tutaj będzie pomagał Legii. Jak popatrzę sobie na drużyny trenera Kosty w Pogoni Szczecin, to on tam raczej nigdy nie miał takiej typowej dziewiątki. Gdzieś tam próbowano sprowadzić Parzyszka, który też nie wypalił. Bardziej grał takimi zawodnikami właśnie dziesiątka, dziewiątka, tak więc... Tak więc wydaje mi się, że te Carlitos, Mucci, Josue, to będą tacy zawodnicy, którzy będą troszeczkę plus Kapustka, Wszołek, te schematy z bocznych stref boiska będą już mniej wykorzystywane, mniej będzie dośrodkowań, tylko będzie więcej gry takiej kombinacyjnej przed polem karnym przeciwnika. A czy to Mucci, czy Kapustka, czy właśnie Carlitos, to, że potrafią to robić, no to już doskonale wiemy. Czy to będzie wzmocnienie, jeśli chodzi o dziewiątkę? Ja myślę, na pewno będzie wzmocnienie, jeśli chodzi o uderzenie ofensywne, czyli o bramki, bo Carlitos na pewno będzie strzelał. Nie zatracił tego ciągu na bramek, tak? Czy strzelając ponad, nie wiem, chyba 20 bramek dla Wisły, później w sezonie, gdzie przechodził do Legii, 16 bramek i po prostu odchodzi taki zawodnik z Legii. Także to też jest, jak popatrzymy na ostatnie sezony, jeżeli ja sprawdziłem, patrząc na to, jak on grał, z kim grał wtedy, i mija 3 lata i on tylko jest z pierwszego zespołu z Jędrzejczyk. Czyli to pokazuje, że jak jest budowany zespół takiej klasy, jak jest Legia, że tam nie ma stabilności. Stabilizacji nie ma.
no to po prostu on wchodzi do nowego zespołu. To, że wchodzi do klubu, w którym był, okej, okay, tylko będzie musiał się znowu, znając jego umiejętności i chyba jego, patrząc na to, co dokonał w Ekstraklasie, to chyba nie będzie miał problemu, jak po sezonie w Wiśle, jak się zaklimatyzował w Legii. Tak, nie da się wejść dwa razy do tej samej Legii, można powiedzieć, tak sporo się zmienia. Trener Uniajć powiedział, że wyobraża sobie grę dwójką napastników. Carlitos, Mucci. Jak najbardziej, tak? No to jest o tym, co mówimy, że to będą takie, wiesz, jedna dziesiątka, dziewiątka, wymienność, coś takiego, jak kiedyś grał Rado z Dudą. Tak więc to tak to może wyglądać. A ja jeszcze tylko dodam do Carlitosa. Miałem, jak oglądając go na żywo, miałem do niego jakby takie uwagi, jak grając, że on za bardzo schodzi do skrzydła. Gdzieś tam wychodził tu. Ale to, że wychodził gdzieś, ktoś musi uzupełnić jego miejsce. I miejmy nadzieję, dla Mucci, co zrobił dwie asysty w ostatnim spotkaniu, no to też pokazuje, że ten chłopak też ma potencjał. I jak to będzie dobrze współgrało, jak to trener wszystko połączy, te nici, no to może być, no... Wiecie, może po prostu w Legii jesteśmy od kilkunastu lat przyzwyczajeni do tego, że jest jakaś jedna mocna dziewiątka, na którą się gra. No, gdzieś to od tego możemy odejść i taki Carlitos się na pewno wpisuje w to, co trener Costa chce grać. Być może zobaczymy go w pierwszym składzie, nie jest to wykluczone. Marek Saganowski, Tomasz Sokołowski, wielkie dzięki panowie. Dobrego dnia, życzę, dziękuję. To wszystko na dziś w magazynie sportowym w Radiu dla Ciebie. Arkadiusz Błaszczyk, kłaniam się, dobrego weekendu.